Szkoleniowiec Sokoła, pan Wojciech Tarnowski. Dzień dobry, panie trenerze. Panie trenerze, przegrywamy po akcji praktycznie z ostatniej minuty meczu 1-2 z Lechią Tomaszów. Jak pan na początek skomentuje to dzisiejsze spotkanie? No cóż, ciężko nawet zebrać myśli po tej dzisiejszej porażce, bo no to był mecz, którego nie mieliśmy prawa przegrać. Przeciwnik w drugiej połowie nie stworzył sobie praktycznie żadnej sytuacji, ale niestety po raz kolejny sami prokurujemy sobie groźną sytuację, która finalnie kończy się golem. To był praktycznie jedyny celny strzał drużyny Tomaszowa w tej drugiej połowie. Weszliśmy w ten mecz słabo. Przez pierwsze 20-25 minut nie potrafiliśmy przejąć inicjatywy, ale ta bramka na 0-1 trochę nas obudziła i w tej dalszej części pierwszej połowy myślę, że graliśmy naprawdę dobrze. Stworzyliśmy sobie kilka doskonałych sytuacji do tego, żeby wyrównać. Dopiero czwarta sytuacja zakończyła się golem do szatni. W drugiej połowie no chcieliśmy grać cierpliwie, szukać swojej szansy w kontrach, ewentualnie w cierpliwej grze od tyłu i kilkakrotnie zagroziliśmy przeciwnikowi w tej drugiej połowie, ale nie potrafiliśmy postawić kropki nad i. No i w doliczonym czasie, widzieliśmy to zresztą doskonale, popełniliśmy fatalny, indywidualny błąd i skończyło się dla nas fatalnie. No muszę tutaj przyznać, że no bardzo boli ta porażka, która stawia nas w trudnej sytuacji. Martwi mnie też również to, że zawodnicy, którzy weszli w drugiej połowie, nie wnieśli do gry naszego zespołu żadnej poprawy i z minuty na minutę no ta nasza jakość gry spadała, ale wcale się nie musiało to tak skończyć, jak się skończyło. Dlatego bardzo na tym ubolewamy. Jesteśmy w takiej sytuacji, że nawet wygrywając te ostatnie dwa mecze, nie gwarantujemy sobie bytu w trzeciej lidze, ale zrobimy wszystko, żeby tą trzecią ligę dla Ostródy utrzymać. W sobotę rozgrywamy kolejne spotkanie tu u siebie z Błonianką i później 17 ostatni mecz na Ursusie z drużyną, która już spadła z trzeciej ligi. No będziemy na pewno grać do końca, to mogę powiedzieć kibicom, nie tylko w Ostródzie, ale na pewno jest spora rzesza kibiców w naszym regionie, która dobrze nam życzy i nam kibicuje, żebyśmy tą trzecią ligę utrzymali i mocno liczymy na to, że tak się mimo wszystko stanie. Zapytam się o takie cechy wolicjonalne, bo dzisiaj był to mecz no, niezwykle istotny w kontekście tej naszego wyjścia z tej strefy spadkowej. No ja patrząc z góry widziałem może u Tomka Poremskiego, Łukasza Świętego takiego zdenerwowanie, tak? W wypadku jak coś nie szło, tak? Natomiast u innych piłkarzy no, nie widziałem aż takiego podejścia w tym meczu, że to jest mecz naprawdę niezwykle istotny, bo to, że dla nich Sokół spadnie, oni mogą być za parę miesięcy gdzie indziej, ale trzeba sobie w CV będzie jednak wpisać ten odpukać spadek. No tak, zgodzę się, że nie wszyscy dzisiaj stanęli na wysokości zadania. Do niektórych zawodników trudno mieć pretensje, ale no niektórzy bardzo mocno dzisiaj zawiedli. Tak jak powiedziałeś, są to młodzi ludzie, którzy są na początku tej drogi piłkarskiej. Nie wszyscy sobie z tą presją potrafią radzić. Nie wszyscy, a znaczna większość z tych chłopaków w takiej sytuacji jeszcze nie była i nie wiesz, czym to się wiąże. Myślę, że ta presja też ich przytłacza. No, ciężko mi też powiedzieć, że przechodzą obojętnie, ale może
nie mają na tyle umiejętności, żeby przeciwstawić się takiemu przeciwnikowi, jak chociażby dzisiaj, i stanąć na wysokości zadania, a dzisiaj jedyną opcją było zwycięstwo. No i teraz pytanie, czy do środy, do soboty, tak, bo mamy dzisiaj środę, czy uda się wpłynąć na to, na tą sferę mentalną, tak, wśród tych piłkarzy, żeby oni naprawdę zdali sobie sprawę, że no to będzie też ich spadek. Odpukać oczywiście, bo jeszcze mówię, do zdobycia jest 6 punktów, mamy jeden punkt straty do drużyny, która nas poprzedza, tak. No dokładnie. No ciężko też mi się tutaj wypowiadać z tej strony. No, poznałem tych chłopaków i no tutaj daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że tam większości z nich nie zależy, tak? Bo też chcieliby podnosić swoje umiejętności, wygrywać mecze. No ale na tą chwilę niestety, ale tych umiejętności, naszej możliwości wygrywania nie ma na tą chwilę. No, naszą rolą jest, żeby ten zespół przede wszystkim mentalnie pozbierać, bo fizycznie jestem przekonany, że sobie poradzimy. Na pewno są też przybici i zdruzgotani tym, co się stało, ale myślę, że mimo wszystko jeszcze szansa jest na to, żebyśmy w tej trzeciej lidze zostali. To dziękuję i powodzenia w kolejnym spotkaniu. Dziękuję bardzo.